Maastricht jest prawdopodobnie najstarszym miastem Holandii, zamieszkałym nieprzerwanie od czasów rzymskich. Obecnie liczy około 125 tysięcy mieszkańców. Fragmenty średniowiecznych murów miejskich. Brama miejska z XIII wieku. Bazylika Najświętszej Marii Panny Gwiazdy Morza, czyli Stella Maris, została wzniesiona w XI-XII wieku w stylu romańskim. Fasada zachodnia to tak zwany Westberg, szeroka wieża flankowana dwiema wieżyczkami, w których znajdują się schody. Główny portal przy fasadzie zachodniej i zaraz za nim kaplica z drewnianą figurą Madonny Gwiazdy Morza. Ma ona 135 cm wysokości i została wykonana w Czechach w pierwszej połowie XV wieku. Główny budynek straży na placu Friedhof. Bazylika pod wezwaniem świętego Serwacego, pierwszego biskupa Holandii z IV wieku, pochodzącego z Armenii. Gotycki kościół świętego Jana Chrzciciela z charakterystyczną czerwoną wieżą. Ratusz wybudowany w XVII wieku. Odnowiony rynek, prawie całkowicie wyłączony z ruchu kołowego. W Maastricht w 1992 roku został podpisany traktat powołujący do życia Unię Europejską i wspólną walutę euro. Stary ratusz z XV wieku. Nieczynny kościół świętego Mateusza. Widok na miasto z nad rzeki Mozy.